Troszkę zaspaliśmy z wczorajszym fleszem, ale jesteśmy. No to w drogę. Po 3 długich latach H1Z1 oficjalnie opuściło szeregi Early Access. Jedną z metod ukazywania radości twórców jest wprowadzenie nowego trybu Auto Royale. Skupia się on na, uwaga, rozgrywce samochodowej. 120 graczy w 30 drużynach zamkniętych w samochodach, gdzie jeden prowadzi, zaś pozostali trzej prowadzą ogień. In stories, the heroes get the honor and glory. Nowa postać zawitała do szeregu bohaterów Overwatch. Tym razem jest to Bridget, czyli pani Giermek Reinhardta, która tym razem skupia się na dostarczeniu dodatkowego pancerza i występuje w roli tanka oraz wsparcia. Nasza nowa Szwedka miała bowiem dość stania u boku i postanowiła wykuć własny pancerz. Jak się wam nią gra? There are some things that can never be repaired. Skoro jesteśmy w szwedzkich klimatach, Bearded Ladies i Funcom zapowiedziało Mutant Year Zero Road to Eden, opartej o fabularną grę Mutant. Postapokaliptyczny świat po wybuchu bomb, system walki inspirowany XCOM-em, eksploracja i skradanie, a to wszystko otoczone zmutowanymi zwierzętami. Wiecie na horror, w którym zadania generowane są proceduralnie? Tym właśnie chwali się The Blackout Club. Poza czteroosobową kooperacją i masą zapowiadanych atrakcji, wiele osób wyczuje klimat znany z takich produkcji jak choćby Stranger Things. Kiedy? 4. kwartał 2019. Your letter has arrived. Spragnionych magii i czarodziejstwa w bramach Hogwartu rozpieszczają twórcy Harry Potter Hogwarts Mystery, czyli mobilnego RPGa od Niantic. Stworzymy zatem postać, wybierzemy dom i udekorujemy naszą komnatę. Ale co to za szkoła bez zajęć? Czekają nas więc rzucanie zaklęć oraz ważenie mikstur wszelkiej maści. Will you be? Twój smartfon płacze, bo wszystkie produkcje chodzą na nim za dobrze? Z pomocą przybywa premiera Asphalt 9 Legends, czyli darmowa gra wyścigowa dla iOS-a i Androida. Po 5 latach od poprzedniej odsłony w końcu w nasze ręce, dosłownie, oddano licencjonowane samochody. Single i multi czekają. Wytrwałości na mrozie w ten weekend życzę. Trzymano.